jeśli chodzi o zachowania kierujących pojazdami, użytkowników w ogóle dróg na terenie gminy Głuchołazy, zauważamy jedną taką rzecz, że po prostu jednak osoby, które znajdują się w pojeździe, często zapominają o używaniu pasów bezpieczeństwa. W każdym razie na to, ażeby po prostu tych kierowców przyzwyczaić do tego, żeby te pasy jednak zakładali, zwracamy szczególną uwagę i trzeba się liczyć z tym, że jeżeli się nie zapnie tego pasa bezpieczeństwa, po prostu kierowca naraża się na mandat karny. I dlatego też policjanci często będąc na wypadkach drogowych widzą, do czego niezapięcie pasów może doprowadzić. Rokrocznie z naszych analiz wynika, że mogłoby żyć około 4-5 osób, jakby miało pasy zapięte. Ostatnie wypadki tutaj nawet na terenie naszego powiatu dowodzą jednoznacznie, że jakby były pasy zapięte, ludzie by żyli. Proszę Państwa, jeśli chodzi tak podsumowanie pierwszego kwartału, my jako Nyska Policja zatrzymaliśmy około 160 kierujących różnego rodzaju pojazdami, będących w stanie po użyciu bądź stanie nietrzeźwości lub będących pod działaniem środków odurzających. I tak dla ciekawości powiem, że stanowi to około 25% wszystkich zatrzymanych w województwie opolskim. Na 11 powiatów mamy praktycznie prawie 25% zatrzymanych. Jest to problem. Jest też problem na terenie gminy Głuchołazy. Jeśli chodzi o Głuchołazy, to oprócz Nysy, gminy Nyskiej, gmina Głuchołazy, mimo też, że jest największa też oprócz Nysy, ale też proporcjonalnie jest tam najwięcej takich przypadków notowanych jazdy pod wpływem alkoholu. To jest utrapienie, jeśli chodzi o te drzewa, i to w większości to są topole, to są szkodniki. Drzewa, które praktycznie szkodzą uprawom, bo praktycznie tyle wody, różnego rodzaju soków na dużej powierzchni z pól uprawnych ściągają. Poza tym to są w większości też drzewa stare. Fachowcy mówią, że takie drzewa powinny być po 50 latach wycinane, bo system korzeniowy jest taki, że w każdej chwili to drzewo się może zawalić. Poza tym, tak jak powiedziałem, dużo wody pobierają. W przypadku, jak już liście dość duże są, jakieś wiatry, małe wiatry powodują też, że gałęzie się łamią i spadają na drzewo. Jeśli chodzi o wycinkę tych drzew, jeżeli my widzimy, że większość tych wypadków śmiertelnych to się kończy na drzewo, dajmy tym kierowcom szansę, tym, którzy po prostu jakiś błąd popełnią, dajmy szansę im przeżyć. Bo nie każdy błąd kierowcy musi się kończyć jego śmiercią. W innych krajach tych drzew nie widać. Po prostu trzeba robić wszystko, ażeby te drzewa wycinać. I tutaj z tego, co ostatnio czytałem, inicjatywa NIK-u też jest, nawet tam jakiś wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby po prostu, żeby zabronić nowych nasadzeń. Bo niektóre gminy w naszym powiecie postępują w ten sposób, że wycinka drzew w porządku, ale w to miejsce sadzimy nowe. To jest to jakieś nieporozumienie.